Choroba onkologiczna nadal, mimo coraz lepszych i skuteczniejszych metod leczenia, przez wiele osób traktowana jest jak wyrok. Wcale tak nie musi być. Wszystko w naszych rękach. Realizowany od 2019 roku program Zdrowie dla Płucka daje nam wiele narzędzi, by odpowiednio wcześnie zadbać o siebie i swoich najbliższych. Bo nie od dziś wiadomo, że jedną z najskuteczniejszych form walki z rakiem jest profilaktyka. W programie Zdrowie dla Płucka wspieranym przez PKN Orlen, Narodowy Instytut Onkologii oraz Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc uruchomiły innowacyjny system komunikacji Trigger dla pacjentów i lekarzy. System pozwala szybko i bezpiecznie dotrzeć poprzez SMS oraz maila bezpośrednio do zainteresowanych osób. Wystarczy, że wypełnimy formularz kontaktowy na stronie Zdrowie dla Płucka i będziemy otrzymywać informacje o bieżących wydarzeniach organizowanych w ramach programu. Jeżeli chcemy dbać o zdrowie, to powinniśmy rozpocząć od profilaktyki. Wszystko to, co się dzieje w projekcie, począwszy od wywiadów, informacji, które będą zamieszczane i na naszej stronie, i w mediach lokalnych, poprzez informacje o działalności, funkcjonowaniu i otwarciu wszelkich punktów, które są dla społeczeństwa przygotowane w PZU Medice, czyli mówimy tutaj o punkcie pomocy palącym, mówimy tutaj o poradach dietetycznych, mówimy tutaj o fizjoterapii oddechowej. Państwo, jeśli macie życzenie, to nawet teraz, wchodząc na naszą stronę www.zdrowiedlapłocka.pip/nio, w zakładce kontakty już możecie bezpośrednio w danym momencie w realu skorzystać z tego narzędzia, do czego zachęcam. Bo jeśli Państwo skontaktujecie się z nami, to każda informacja będzie Ci w naszej bazie danych i każda ta informacja będzie przekazana do Państwa, co się dzieje w naszym projekcie. W ramach programu do pomocy w profilaktyce, a później, jeśli zajdzie taka potrzeba w leczeniu, mamy specjalistów z Narodowego Instytutu Onkologii oraz Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Tylko w ubiegłym roku w NIO z pomocy skorzystało ponad 160 tysięcy pacjentów. Koordynatorzy programu notują także coraz większe zainteresowanie infolinią przygotowaną w ramach programu Zdrowie dla Płucka. Coraz większą popularnością cieszą się także spotkania ze specjalistami w medice w płockich mostach. Prowadziliśmy dla Państwa działalność w zakresie profilaktyki chorób i została prowadzona działalność w zakresie dietetycznym, w zakresie porad profilaktyki różnych nowotworów, a nie tylko jednego nowotworu. Prowadziliśmy działalność w zakresie onkologicznym, dietetycznym, punktu pomocy palącym, informacyjnego punktu o Europejskim Kodeksie Walki z rakiem. Nowością w ofercie medycznej programu są konsultacje psychoonkologiczne. Choroba rzeczywiście narusza poczucie bezpieczeństwa i jest to niepodważalne, szczególnie choroba o takim trudnym rokowaniu, jakim są choroby przewlekłe. Narzuca zmiany w codziennym funkcjonowaniu, zaburza też obraz siebie, poczucie stygmatyzacji, izolacji, ujawnia problemy, prowadzi takie osobiste, prowadzi do zaburzeń psychicznych i to jest coś, co jest cały czas niedoszacowane i zbyt rzadko, proszę Państwa, niestety diagnozujemy problemy w zakresie zdrowia psychicznego u pacjentów przewlekle chorych, pacjentów onkologicznych. Z tego chociażby względu, że mówimy o 30% ewentualnie chorych, natomiast wystarczyłoby spojrzeć nawet w naszej poradni, że co drugi pacjent zgłaszający się jest pacjentem wymagającym farmakologii i pomocy psychiatrycznej. Wizytę u psychoonkologa w Medice w Płocku można zarezerwować pod numerem telefonu 22 546 31 11 lub mailowo profilaktyka.plock@coi.pl. Można umówić się także na konsultację u specjalisty do spraw uzależnień, pielęgniarki czy dietetyka, ale także do punktu z poradami fizjoterapii oddechowej, w którym specjalista pomaga dobrać odpowiednie do wieku i stanu zdrowia zestawy podstawowych ćwiczeń oddechowych. Program Zdrowie dla Płucka to wiele inicjatyw, które mają wspomóc profilaktyka i leczenie. Od momentu powstania programu funkcjonuje infolinia pulmonologiczna i onkologiczna dla mieszkańców i kadry medycznej z Płocka i okolic. Dużą popularnością cieszy się także organizowane przez PKN Orlen wspólnie z partnerami programu Miasteczko Zdrowia. Dotychczas odbyły się 3. Skorzystało z niego ponad 12 tysięcy osób. Kolejna, 4. edycja zaplanowana jest na 29 maja w Orlen Arenie w Płocku. Więcej szczegółowych informacji o programie Zdrowie dla Płocka znajdziecie na stronie zdrowiedlaplocka.pip/nio.pl.